Cześć i czołem, drodzy widzowie. Wesołych świąt, choć właściwie już po świętach, ale dla mnie to jest ten jeden z niewielu okresów w roku, kiedy mam trochę więcej czasu i mogę opracowywać zaległe filmy. Tak robiłem w zeszłym roku i tak robię w tym, na przykład biorąc się za materiał o helskim rejonie umocnionym, który odwiedzałem w lato zeszłego roku. Nagrałem mnóstwo łażenia po muzeach, ruinach, bunkrach i nie tylko, i wreszcie mam czas, żeby to opracować i wykorzystać. Serdecznie zapraszam. Ta historia zaczyna się, gdy Półwysep Helski nie był półwyspem, tylko łańcuszkiem piaskowych łach, targanych falami morskimi. Na największej wyspie, która wieńczyła ten mikroarchipelag, stało miasto Hel. Na pewno było tam już w XII wieku, choć są przesłanki, że jest sporo starsze. Nie wiadomo czemu Hel nazywa się Hel. Jedna wersja mówi o duńskich żeglarzach, którzy nazwali półwysep Hel, co w ich języku oznaczało obca z buta. Inna wersja zaś mówi o nordyckiej bogini zaświatów Hel, której sanktuarium miało się znajdować na wyspie. Były czasy, gdy to małe miasto rywalizowało w handlu z Gdańskiem. W XV wieku erozja półwyspu zniszczyła stare miasto, a mieszkańcy przenieśli się w inne miejsce. Tam, gdzie do dziś stoi zabudowa. Później były pożary, zalania, epidemie i inne klęski żywiołowe, które w niepamięć zepchnęły dawną rywalizację z Gdańskiem. Półwysep był wtedy po prostu łachą piachu, która dopiero pod koniec XVIII wieku połączyła rozsiane wysepki w jedną, długą na 34 km kosę, wchodzącą w Bałtyk z tym małym miasteczkiem rybackim na końcu cypla. W miejscu, gdzie jest miasteczko Helpu wysep jest szeroki na 3 kilometry, a między chałupami i kuźnicą na ledwo 150 metrów rejon rozwijał się powoli jako ciąg kurortów i uzdrowisk, gdzie obywatele Niemiec mogli odpocząć nad morzem. Dopiero po roku 1920, gdy cały teren wszedł w granice Polski dostrzeżono jego potencjał militarny. Bałtyk jest raczej płytkim i niezawielkim akwenem, a przy ówczesnej technice, gdy dostępne stały się działa o zasięgu ognia do 30 km, postawienie odpowiednich armat na końcu cypla blokowało jakikolwiek dostęp od strony morza do Gdańska oraz wszelkie podejścia do samego półwyspu. Będąc wciętym wąskim paskiem na mapie między Niemcami z rodzynkiem w postaci wolnego miasta Gdańska, czy raczej kukułczym jajem, Polacy postanowili wykorzystać hel jako pewnego rodzaju korek od butelki. Projekt zaczęto pisać, gdy bolszewicy podchodzili pod Warszawę. Po rozejmie z Sowietami zaczęto dostrzegać zagrożenie ze strony Niemiec, które chciały powrotu Gdańska do macierzy oraz ponownego połączenia lądowego z Prusami. Z tego powodu w latach 20. była bardzo popularna koncepcja, że nie ma sensu umacniać wybrzeża, bo i tak został Szybko stracone w ataku z dwóch kierunków. W latach 30. zaś, gdy jak na drożdżach rosła Gdynia, dojrzały projekty, które łączyły koncepcję obrony zarówno przed Niemcami, jak i Sowietami. Pociągnięto od puzka do Helu linię kolejową. Linia ta na całej długości ma jeden wiadukt, z którego miejscowi Kaszubi zdają się być niezwykle dumni. Gdy pytałem paru z nich o zabytki Helu, które warto zwiedzić, to zawsze ten wiadukt mieścił się w pierwszej trójce obiektów do zobaczenia. Powstał nie z powodu przeskoku torów z wydmy na wydmę, tylko chodziło o to, by dołem puścić linię wojskowej kolejki wąskotorowej. Obok głównej linii pociągnięto drogę, która wije się niczym wąż między łachami piachu. Współcześnie często stawia się tezę, że specjalnie tak ją wykonano, by była kręta, aby utrudnić ostrzał jadących nią pojazdów przez samoloty. Ale na miejscu pewien stary Kaszub powiedział mi, że na pierwszym planie ta droga to była całkiem prosta i szła dość blisko torów, a dopiero na miejscu żołnierze i robotnicy, którzy wykonywali pracę, pociągnęli wstęgę między wydmami, by nie tracić czasu i sił na rozkopywanie piaszczystych górek. Z początkiem lat 30. ruszyły prace. W miasteczku Hel zbudowano nowy port wojenny, który miał stanowić zapasowe stanowisko dla portu wojennego w Gdyni. Miał on własne zbiorniki paliwa, ukryte półtora kilometra dalej w lesie, bunkry z elektrownią, magazyny i masę innych pomocniczych obiektów. Od strony morza zbudowano stanowiska 32 i 33 baterii, które miały trzymać okręty desantowe z dala od półwyspu. I nazwano je odpowiednio baterią Duńską i Grecką. Nazwy swoje zawdzięczają działom Schneidera kaliber 105 mm, które zakupiliśmy we Francji do testów na poligonie w Zielonce, z zamówień, które były wcześniej realizowane dla armii Danii i Grecji. Na wschodnim końcu półwyspu, za miastem Zbudowano czterodziałową baterię nr 31, która została uzbrojona cztery działa Boforsa kaliber 152,4. Od samolotów osłonę zapewniały trzy baterie dział 75 mm w potężnych betonowych schronach oraz mniejsze ziemne stanowiska z bronią mniejszego kalibru, a całość umocnień została połączona torami kolejki wąskotorowej, która dowoziła zaopatrzenie oraz amunicję na stanowiska. Tę rozbudowę w dużej mierze zawdzięczamy wspomnianemu komandorowi Heliodorowi Laskowskiemu. W marynarce wojennej jako szef służby artylerii i uzbrojenia był odpowiedzialny także za artylerię nabrzeżną. Udowadniał, że w tak ograniczonym operacyjnie obszarze jak Zatoka Gdańska i Bałtyk okręty potrzebują wsparcia artylerii z lądu. W pierwszych planach, które zakładały, że Niemcy i tak wszystko od razu zajmą i nie ma sensu tam nic budować, flota byłaby pozbawiona osłony z lądu, a więc możliwości remontów, uzupełniania zaopatrzenia, czy nawet oderwania się choć na chwilę od przeciwnika. Według komandora, to nie okręty miały osłaniać ląd, bo to było nierealne przy naszych siłach, tylko działa na lądzie miały osłaniać okręty. Udało mu się przeforsować tę koncepcję i pozyskać priorytetowo w Warszawie fundusze na rozwój umocnień na Helu. To on był inicjatorem zakupu armat Boforsa w Szwecji, zamiast ciągle kupować od Francuzów, i powstania czterodziałowej baterii większego kalibru. Co ciekawe, za te działania zapłaciliśmy Szwedom pieniędzmi, tylko 125 tysiącami ton węgla, także Śląsk Power. Heliodor zmarł w 1936 roku, a przez wzgląd na jego zasługi, bateria dział, którą zbudował, została nazwana jego imieniem. Planowano dalszą rozbudowę o jeszcze jedną czterodziałową baterię, powstały już nawet odlewy lów i drobniejsze elementy w zakładach Boforsa, Lęcz nie udało się sfinalizować budowy przed wybuchem wojny. W sierpniu tego samego roku dekretem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego utworzono rejon umocniony Hel. Mimo wyłączenia z ruchu dla turystów odcinka od Juraty aż po czubek Cypla, nie wysiedlono w całości miejscowej ludności. Wykupywano od sanatoriów kolejne działki pod wojskowe instalacje oraz zamykano ruch, co na wiele lat zabiło turystykę na Helu. Nie zapomniano także o zagrożeniach ze strony lądu, choć przez wzgląd na pierwszeństwo stanowisk artylerii zabrano się za to dosłownie w ostatniej chwili. Na całym półwyspie były stanowiska ziemne i posterunki do odparcia desantu morskiego, ale brakowało konkretnej blokady gdzieś na szyjce półwyspu, tam gdzie jest wąziutko od strony Władysławowa. Koło Jastarni, w miejscu gdzie półwysep ma 450 metrów szerokości, utworzono ośrodek oporu Jastarnia. Stanęły w nim cztery ciężkie schrony. Każdy z własną nazwą. Semp znajduje się na plaży od strony morza. Jako że jest widoczny z daleka i przez to najbardziej narażony na ostrzał, był najlepiej opancerzony, tak by wytrzymać trafienie pociskiem kalibru 220. Saratoga znajduje się kawałek od niego, za wydmą. Dalej, mniej więcej po środku pozycji obronnych stanął schron Sabała, który pełnił też funkcję centrum dowodzenia. Dziś znajduje się w nim muzeum od strony Zatoki zaś stoi Sokół. Zaplanowano też dodatkowe cztery lekkie schrony uzupełniające pozycje, ale udało się do wybuchu wojny postawić tylko jeden, a po kolejnych dwóch zachowały się niedokończone fundamenty. W 1939 roku Niemcy bombardowali ten obszar z powietrza i byli bardzo blisko bezpośredniego trafienia w Sabałę. Ale jako, że walili na oślep, to dopiero w październiku mogli odkryć, jak blisko sukcesu byli. Przed przededniu wojny rejon umocniony objął cały półwysep, a wojsko szykowało się do stawienia zaciętej obrony. Miało to wtedy sens, bo liczono na interwencję Royal Navy na Bałtyku i taki niezatapialny przyczółek do desantu wojsk był potrzebny. Hel mógł paraliżować ruchy Kriegsmarine i Luftwaffe w Zatoce, umożliwiając sojusznikom spokojne lądowanie i wyładowanie sprzętu. Na półwysep przeniesiono dowództwo obrony wybrzeża, na czele którego stał legendarny kontradmirał Józef Unruk a dowódcą rejonu umocnionego został komandor Włodzimierz Sztejer. W dniu 1 września, gdy Niemcy ruszyli do ataku, jeszcze nie wszystko było przygotowane. Na przykład bunkry w Jastarni miały być wyposażone w pełnej gotowości bojowej dopiero w połowie miesiąca. Na początku walk do portu Helskiego dotarły ORP Gryf i ORP Wicher. Zdążyły jeszcze stoczyć pojedynek artyleryjski z dwoma niemieckimi niszczycielami, zanim same stały się pływającymi celami Luftwaffe. Podobny los spotkał większość polskich jednostek, które pozostały na Bałtyku. Z Gryfa zdemontowano armaty i nad ludzkim wysiłkiem przeniesiono je na brzeg od strony morza, tworząc z nich improwizowaną 34. baterię artylerii. Działa te zdążyły oddać tylko strzały próbne na koniec września, zanim Hel skapitulował. Obsada półwyspu wzmocniona załogami zatopionych okrętów oraz oddziałami wycofującymi się po 12 września z okolic Władysławowa, liczyła najprawdopodobniej około 4000 żołnierzy. Zostali upchani na piaszczystym półwyspie. I patrzyli przez zatokę, jak płonie gdynia, jak upada kępa oksywska i poddaje się Westerplatte. Gdy te punkty oporu zostały zdławione, Niemcom został do zdobycia tylko Hel. 21 września pancerniki Schleswig-Holstein i Schleichen rozpoczęły ostrzał półwyspu. W toku pojedynku artyleryjskiego bateria Laskowskiego uzyskała dwa trafienia w Schleswiga i niemieckie okręty więcej już nie starały się jej wchodzić w drogę. Pozostałe działa, które ustawiono wcześniej od strony morza, zdjęto z pozycji i przetoczono na zachód, by wsparły obronę od strony lądu. 30 września Niemcy zajęli wieś Chałpy. Dalej jednak się nie posunęli, gdyż Polacy w najwęższym miejscu wysadzili 20 ton materiałów wybuchowych z głowic torpedowych. W wyniku czego Hel na chwilę znów stał się wyspą. Dwa dni później, z braku amunicji, leków oraz jakichkolwiek szans na ratunek, Hel skapitulował. W obronie półwyspu poległo najprawdopodobniej około 200 polskich żołnierzy i marynarzy. A największym sukcesem obrońców, przede wszystkim przeciwlotników, było posłanie na dno morza 32 samolotów Luftwaffe. Po wkroczeniu Niemcy zabrali się za badanie półwyspu. Razem z nimi zwiedzała japońska delegacja, która była żywo zainteresowana techniką obrony, która umożliwiła Polakom przetrwanie ponad miesiąc przy tak przetłaczającej przewadze wroga. A nowo poznane pomysły mieli zamiar już niebawem implementować na Wyspach Pacyfiku. Niemcy zaś dziwili się, ile krwi zdołały napsuć relatywnie małe armaty Boforsa. Pomyśleli więc od razu, że dużo więcej udałoby się zrobić, gdyby na cyplu postawić dużo większe działa. W większości wznosząc je rękoma jeńców wojennych oraz robotników przymusowych. Las zapełniał się nowymi obiektami. Kolejka wąskotorowa rozwinęła się z 28 do 44 km torów. To oddaje skalę przedsięwzięcia, ile nowych obiektów podłączono do fortecznego krwioobiegu. Oczkiem w głowie i głównym elementem systemu obrony stała się bateria Schleswig-Holstein, uzbrojona w trzy nowiutkie działa Schnelllade Kanone C34 o kalibrze 40 cm i 6 mm. Tak, szanowni Państwo. To jest 406 mm i 04 po przecinku. Nazwano te działa Adolf Kanonen. W 1940 roku zbudowano na helu podnie specjalne trzy betonowe potężne stanowiska, dwa bunkry amunicyjne oraz wieże kierowania ogniem. Tam też przetestowano potężne armaty, po czym w 1941 zostały zdemontowane i przewiezione do Francji do baterii Lindemann, gdzie do końca wojny uprzykrzały życie aliantom w cieśninie Kaletańskiej. Poza tą potężną, choć krótko goszczącą na Helu baterią, Niemcy budowali masę innych umocnień oraz instalacji pomocniczych, jak na przykład stacje radarowe. Port zaś stał się bazą szkoleniową dla załóg okrętów podwodnych. W styczniu 1945 roku, gdy nadeszła Armia Czerwona na Półwyspie Zawrzało, Niemcy odbudowywali polskie stanowiska, na nowo wyposażali bunkry, tworzyli też małe lotnisko polowe, a z wielu ściągniętych z całej okolicy lokomotyw oraz wagonów zrobili na plażach od strony morza oraz zatoki specjalne zapory przeciwpancerne. Polegały na tym, że od głównej linii kolejowej budowali bocznicę idącą prosto w morską wodę, na którą następnie wpychali ciasno jedną za drugą lokomotywy z wagonami. Do tego cały obszar dookoła był gęsto przyprawionymi minami. Tym sposobem, nawet tam, gdzie nie mogli postawić żadnych stałych umocnień, udało im się zamknąć drogę dla sowieckich czołgów. A część z tych lokomotyw i wagonów wyłazi z piachu do dziś. Gdy Sowieci zamykali kolejne kotły, Niemcy rozpoczęli operację noc Walpurgi, ewakuację z Prus na półwysep zagrożonych odcięciem jednostek. O miejsce na statkach ewakuacyjnych dla wojska walczyli desperacko cywile. W lutym na tym wąskim pasie ziemi znalazło się od 100 do 200 tysięcy ludzi, chociaż są też szacunki, że było to około 350 tysięcy osób. Żołnierze i cywile. Niemcy i obywatele Związku Radzieckiego, którzy z nimi kolaborowali, wszyscy chcieli ratować się przed nadchodzącym frontem. No, zgodnie z tym, co mówiła propaganda Gebelsa i co tak bardzo nie mijało się z prawdą, dać się złapać Sowietom to był los gorszy od śmierci. A Sowietom w tamtym czasie Hel nie był do niczego potrzebny, więc go zablokowali od strony morza oraz lądu i regularnie bombardowali z armat i samolotów. Cywile zimą kopali w lasach ziemianki, w których próbowali urządzić sobie schronienia. Do dziś w lesie wychodzą z takich zapadniętych dołków. Zardzewiałe ramy łóżek i inne pamiątki po tamtej tragicznej zimie. Naziści planowali dalszą ewakuację wojska i ludności w głąb Niemiec drogą morską, ale sowieckie samoloty, kutry torpedowe i okręty podwodne skutecznie to uniemożliwiły, czego najtragiczniejszym symbolem jest los okrętu koszarowego Wilhelm Gustlow. Bez żywności, opału, lekarstw, na tęgim mrozie i wietrze, będąc pod ciągłym ostrzałem, ludzie czekali na koniec. Razem z nimi czekały tysiące jeńców wojennych i robotników przymusowych z całej Europy. Półwysep poddał się dopiero 9 maja. Armia Czerwona wkroczyła na niego 5 dni później. Relacja z dnia 19 maja z dziennika bałtyckiego tak opisuje krajobraz po zdobyciu i świeżutko opróżnieniu półwyspu z Niemców. Porzucane koce, płaszcze, bagnety, plecaki znaczą całą trasę marszu odwrotowego Niemców z Helu, aż po Wielką Wieś i dalej w stronę Pucka. Dopiero obecnie, gdy 140-tysięczna armia opuściła Półwysep, można się pokusić na zwiedzanie Helu. Droga jest tak wąska, że samochód niemalże ociera się o napisy UWAGA MINY. Cały teren Półwyspu jest silnie zaminowany. Trzy bataliony niemieckie pracowały przy zaminowywaniu Helu. Obecnie niemieccy saperzy stopniowo miny usuwają. Pośród zniszczonych drzew mogiły poległych, gdzie niegdzie nie pochowane zwłoki żołnierzy, trupy końskie i dużo bezpańskich wałęsających się psów. W pobliżu chałup mijamy pierwszy przekop, rów parametrowej szerokości ciągnący się od morza do zatoki. W razie potrzeby woda zalewając rowy miała odciąć półwysep od lądu. W drodze do kuźnic mijamy zapory, rowy przeciwtankowe, których przedłużenie stanowią lokomotywy wpierające się długim szeregiem w morze. Na samym cyplu rozrzucone są bunkry małe miasteczko w którym ostrożnie trzeba lawirować wśród ostrzegających napisów miny niektóre ziemianki urządzone niemalże komfortowo prycze kompletnie zasłane a na stołach serwety półki z książkami apteczki w bunkrze oficerów sztabowych pod pryczą znajdujemy mapy zmięte rzucone w pośpiechu na stole lornetka papiery służbowe w przeciwieństwie do tego ziemianki jeńców są nędzne w słumianym barłogu strzępy szmat wokół obozowiska garnki łopaty ludzi nie widać wcale od czasu do czasu na ścieżce mignie sylwetka żołnierza. Wiatr morski rzuca strzępy listów, fotografie, karty do gry, mizerne szczątki butnego władztwa hitleryzmu na naszej ziemi. Cytuję ten opis, ponieważ mimo prawie 80 lat od zakończenia wojny, w tym 57 lat gospodarzenia przez wojsko i co najmniej 30 lat krążenia po lasach i ruinach detektorystów, ten cały śmietnik opisany w kurierze bałtyckim dalej można tam odnaleźć. Wojsko polskie w latach powojennych zamiast sensownie posprzątać, to sukcesywnie dokładało swoich wybuchowych śmieci do mogilników. W wielu miejscach były jedyne w swoim rodzaju górki. Zarośnięte wysypiska wojskowych śmieci, kryjące najczęściej portzewiałą amunicję wszelkich typów i kalibrów. Ponadto wszędzie macie szansę trafić na ludzkie szczątki, bo w ostatnich miesiącach wojny niemieccy obrońcy umierali tam tysiącami. Każda inwestycja na Helu po wbiciu łopaty może ukazać nieprzebrane ilości złomu. Na pewno nie wszystko jest zgłaszane, bo wtedy żadna budowa nie doszłaby tam nigdy do skutku, więc śmiem twierdzić, że miasteczko i jego okolice wręcz stoją na niewypałach. Wojsko polskie rozpoczęło gospodarzenie na półwyspie niedługo po opuszczeniu go przez Niemców. W kolejnych latach betoniarki znów kręciły beton jak szalone. Rozpoczęła się kolejna, ostatnia rozbudowa rejonu umocnionego. Zniszczone i zużete polskie oraz niemieckie armaty i wyposażenie zastąpiono wyrobami sowieckimi. Powstawały kolejne baterie, budynki pomocnicze, stanowiska obrony przeciwlotniczej oraz sieć małych i dużych bunkrów przeciwdesantowych. Gdy na początku lat 60. uznano, że czas armat w obronie wybrzeża minął, wojsko przezbrajało i przekształcało stare jednostki w nowe, rakietowe. W porcie stały okręty 9 Flotylli Obrony Wybrzeża. Obok portu wojennego w 77 roku marynarka wojenna zatopiła dwa niszczyciele produkcji sowieckiej o nazwach ORP Wicher i ORP Grom. Takich jak ich przedwojenni odpowiednicy. I co ciekawe, Perelowski wicher spoczął jako wrak bardzo blisko swojego przedwojennego poprzednika, którego szczątki do dziś leżą pod wodą gdzieś przed basenem portowym. Miałem fuksa, bo będąc na plaży, dowiedziałem się, jak oba wraki ustawiano w 77 oraz wysłuchałem fascynującej opowieści o nurkach złomiarzach, którzy z wraków w zatoce wygrzebywali latami różne metale kolorowe. To działo się jednak dopiero od lat 90. Wcześniej na półwysep mogły wjechać tylko osoby narodowości polskiej z odpowiednimi przepustkami, więc o takich zabawach nurków i detektorystów na terenie wojskowym nie było mowy. Obszar był naprawdę ściśle pilnowany. Jadąc od jednego do drugiego punktu kontrolnego, wartownicy mierzyli czas. Nie wolno było się po drodze zatrzymywać. Gdy w radiu Wolna Europa speaker opowiadał o tym, że na helu przy jednym z bunkrów, gdzie mieściło się centrum łączności, postawiono wysoki drewniany płot, to WSW latała po całym Półwyspie jak kot z pęcherzem, próbując dopaść sprawcę wycieku informacji. Co prawda w drugiej połowie lat 70. otworzono trochę ruch dla turystów, ale dopiero od 95., jak zniesiono szlabany i zlikwidowano kolejne jednostki wojskowe, to zaczęła się na powrót wielka turystyka. W 2011 wojsko zrobiło rekultywację zajmowanych przez dekady obszarów, w ramach której zasypano i zniszczono część obiektów, by nie łazili po nich ludzie. W wyniku tego szlak trafił też kilka obiektów przedwojennych, które były w ewidencji zabytków, i ogólnie do dziś nie bardzo wiadomo, jak wysadzanie i zasypywanie piachem służy rekultywacji. Mnóstwo obiektów, które znajdują się dalej od miasteczka, zarasta na wydmach oraz w lesie. Warto jednak poświęcić trochę czasu i, choć jest to daleko, to przejść się do nich, bo można się poczuć jak w Stalkerze. Obecnie półwysep w środku lata to turystyczne piekiełko. Nie polecam odwiedzin w szczycie sezonu, bo można zgłupieć. Drogo, głośno, smrodliwie i ogólnie nieprzyjemnie. Do tego te kramy z kiczowatym szajsem i bogoojczyźniana pompka zabijają smak życia w nadmorskim kurorcie. Polecam za to odwiedziny albo przed szczytem sezonu, wczesną wiosną, albo na przyłomie sierpnia i września, kiedy ma miejsce impreza D-Day Hell. Wtedy jest trochę luźniej i sympatyczniej. Na całym obszarze półwyspu macie kilka muzeów, zarówno wojskowych, jak i etnograficznych, samorządowych i prywatnych. Jedne są zrobione bardzo nowocześnie, inne przyzwoicie. A kilka dawam experience kupowania wiertarki za 50 zł od cygana na bazarze z napisem Makita przez 2 T. Mimo to warto zaryzykować, bo stężenie atrakcji jest na tyle duże, że i tak macie tam zabawy i odkrywania na kilka dni. Nie opowiedziałam ani nie pokazałem wszystkiego, bo to jest zwyczajnie w tak krótkim materiale niemożliwe. Ale zachęcam Was, żebyście kiedyś tam się wybrali i samemu poeksplorowali półwysep, bo jest tam mnóstwo zabytków i mnóstwo związanych z nimi historyjek, które składają się na wielką, fascynującą całość. W tym miejscu chcę serdecznie podziękować dwóm osobom. Leśnemu dziadkowi, z którego inicjatywy odbyła się cała ta wycieczka, oprowadzał nas po Półwyspie, pokazywał różne dość interesujące i nieodwiedzane przez turystów miejsca, no i który też zadbał o to, żeby było parę atrakcji tak typowo w jego stylu. Jakbyście byli na Helu, to pamiętajcie, jest tam strzelnica, w której maczał palce, więc możecie też sobie trochę postrzelać z broni. Oraz dziękuję mieszkańcowi Helu, Bartkowi. Bardzo, ale to bardzo nam pomógł. Mieliśmy parę nieprzyjemnych sytuacji. A to zepsuł się samochód, a to musieliśmy zmienić lokum, a to pociąg nam odjechał, ale dzięki Bartkowi udało się sytuację uratować. I za to mu serdecznie dziękuję i go bardzo serdecznie pozdrawiam. A Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie. A jak będę miał znowu tyle czasu co dotychczas, to gdzieś za pół roku. <gryw> Czyli do wakacji, na razie.